pola startowe się zmieniały równo. My przegrywaliśmy i z pół 1-3 i z 2-4, także absolutnie to bym nie szukał. Po prostu zawodnicy z Grudziądza byli lepsi w tej fazie zawodów i tu nie ma o czym dyskutować. Na pewno, no, Zielona Góra na początku nam bardzo mocno wskoczyła. Przeważyliśmy 12 punktami, ale chłopacy się zebrali i dowodziliśmy 6 punktami, ale mecz jest przegrany, no trudno. Cieszę się, że chociaż końcówka była nasza. Bardziej zaczęliśmy dobre zawody i tam do chyba 11 czy 12 wyścigu jechaliśmy dobre zawody. Praktycznie bez błędów, zakładając jeszcze wykluczenie. Końcówka trochę nam tak nie wyszła, gdzieś tam te korekty chyba nie były trafione, znaczy chyba, na pewno nie były trafione, jak widać. Albo zawodnicy przyjezdni zaczęli lepiej gdzieś tam startować, się ścigać. I parę tych punktów odjechało, no ale z drugiej strony pamiętajmy, 2 punkty zostają w Zielonej Górze. No na pewno tak, no po tym co było w połowie zawodów, to bałem się, że będzie duży pogrom, ale mówię, no końcówka była nasza i to się z tego bardzo cieszę, że wyciągnęliśmy z tego zespołu, co było najważniejsze, najmocniejszego w końcówce i jesteśmy troszeczkę z głową na dole, ale gdzieś ta główka na końcówce się podniosła. No niektórzy zawodnicy popełnili gdzieś tam pewnie błędy i sami o tym dobrze wiedzą. Tutaj wynik przytrzymała formacja juniorska i U24. Uważam, że na tle duży przeciwnej i tu zrobiliśmy dużą przewagę i zawodnicy, którzy we Wrocławiu gdzieś tam nie do końca, to dzisiaj pojechali świetne zawody i tutaj jak najbardziej trzeba je przeklasnąć. Wadim to jest bardzo dobry zawodnik. W nadruku pokazał, że naprawdę potrafi startować. Przyjechał w środę i w piątek na trening. Zostały to rezultaty wyciągnięte i myślę, że już wrócił na te półtory, które nie będą cieszyły, zwłaszcza jego. Taki jak do Lesza, taki jak później mecz z Gorzowem, jak kolejne mecze. Jedziemy walczyć do każdego meczu. Ja bym naprawdę się wstrzymał z tymi osądami, że drużyny z góry upatrzone, przedsezone będą walczyły o utrzymanie, a niektóre oczywiście są teamy jakby poza zasięgiem, ale pamiętajmy, co było w Lesznie w zeszłym tygodniu, gdzie przyjechała wyżej renomowana drużyna włókniarza i przez cały mecz praktycznie byli pod dyktando drużyny leszczyńskiej, kontrolowali całe spotkanie. I ja myślę, że takich spotkań za mecze będzie więcej. Oczywiście nie mówię tu o wyjeździe do Lublina, ale no bym się wstrzymał jeszcze z ocenami i dał czas, no bo myślę, że 6., 7. kolejka, w ogóle pierwsza runda da nam jakieś większe wyobrażenie.